tę czapkę wziąć, kurde. Posa. Posa, dobrze. Michał Projekt Bejleja, stąd nazwa mostu od nazwiska konstruktora. Główną konstrukcją mostu jest klata 3 metry na 1,45 i składana jak drodzy, a ja witam Was serdecznie na terenie rosyjskiej, 19-wiecznej twierdzy Osowiec. Ja nazywam się Anna Karniej i mam zaszczyt być Państwa przewodnikiem. Twierdza była budowana w latach 1882-1892. To ile lat budowali? 10. Jedna osoba mnie słucha. Co to jest kalponiera, półka poniera, poterna, przelotnia, to wszystko Państwu będę tłumaczyć w stronach. Natomiast wysadzano piroksyliną, taką substancją podobną do saletry i piroksylina musiała... Tak, proszę Państwa, tutaj są koszary szyjowe, pamiętacie, mówiłam, brama szyjowa, są i koszary szyjowe. Nazwy tych takich bierze się, bo są usytuowane w szyi portu. Do 1914 roku mieścił się to pułk ekipański, po polsku znaczy Trzech Króli. Od 1914 rosyjski sztab twierdza rzucano siatkę maskującą, czyli na górze były roślinki, na dole siatka maskująca, obiekt był trudny do wykrycia. Ten też budynek uderzył pocisk grubej werty, czyli 420 mm podczas drugiej próby zdobycia Osowca. No i w latach 50. wchodził żołnierz z jednej strony, a wychodził już, znaczy wchodził cywil z jednej strony, a wychodził żołnierz z drugiej, tak? Ruszamy, patrzę do muzeum. Potem powiedzmy do muzeum. Twierdza Osowiec. Proszę Państwa, wchodząc do muzeum zawsze mamy prośby. W środku są symbole religijne i narodowe. Z szacunku do tych symboli... Na pana... 1 plus 10, 13, 20 osoby poproszę. Na Pana zostawiam fakturę, więc dla kogo z Państwa nie wystawię paragonu na 100 złotych? Jedna osoba. 13, 20, 14, 15, 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
trzy kraje. Rosję, Prusy i Austro-Węgry. W tamtych czasach obroną granic zajmowały się twierdze. I twierdza Osowiec jest jedną z 14 twierdz blokujących zachodnią granicę Rosji carskiej. Czyli to, gdzie państwo jesteście, rządził car. Dalej jadąc w kierunku Ełku, mijacie państwo Grajewo, za Grajewem Prostki, tam była granica z Prusami. Jak popatrzycie też państwo na mapę parku, to co widać, Wagna, Włoch, Darwa, Moczary, i żadne wojsko przez taki teren nie przejdzie. Ale tu w Osowcu jest dwukilometrowe zwężenie Wieprzy. W tym miejscu bardzo łatwo wojska pruskie mogły dostać się. I proszę państwa, przechodzimy dalej. Żołnierze okresu PRL-u, na takich łóżkach spali żołnierze, odznaczenia wojskowe, wyrzutnie podwieszane pod samolotem, działka lotnicze. A tu, moi drodzy, mamy kącik chemiczny. I dlaczego kącik chemiczny? Bo trzy razy próbowano zdobyć twierdzę Osowiec, trzy razy bezskutecznie. Za trzecim razem na tym terenie użyto gazu. W tamtych czasach nie było masek przeciwlotowych, ani takich, ani typowego OP-1. Były to kawałki muślinu. I żeby jeszcze działały, żołnierz musiał gdzieś namoczyć w wodzie. Ale o trzech próbach zdobycia twierdzy opowiem państwu na trasie. Ten pan w kącie nazywa się Bartosz. Na ścianie w 90% pochodzą z terenów twierdzy. I twierdza Osowiec jeszcze mnóstwo kryje tajemnic. Tu są i słupki forteczne, i pręty zasiekowe, i pęta końskie, bo w to pętano konie kiedyś, kosz do noszenia amunicji, mnóstwo łusek, zapalników, szkielek, oliwiarek czy termosów. A tutaj mam pytanie do młodzieży, czy proszę państwa, wiecie co to jest? Dobrze, nie, ja jestem asystentem. On nosi teraz też. Heniu, ale ja dzisiaj już tobie nie odmówię. Bo mi nawet nie wypada odmawiać. 39. Mogło tak być, chociaż niektórzy nam mówią, że to nieprawda. Bo proszę państwa, jak 14.1 weszli Niemcy i 17 Sowieci, realizując pakt Ribbentrop-Mołotow, to tam Sowietom. Więc rzeczywiście, nie? I mi tłumaczyła, to rzeczywiście są nazwiska. I moi drodzy, jak budowano twierdzę, nie było tak dużo drzew, i się wozili ziemię razem z perzem, i ruchy wybali na mała. Nie, 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 nie
PRL-u to na żywo płoty sadziło. Bo to gdzieś dostała, to jest dostała proszę cię, ocenioną przysługę w postaci ruskiej latryny. Ruska latryna w dalszym ciągu jasne, jak ktoś oglądał w internecie, to pewnie widzieliście tą stronę. Zawsze jest. Tu mamy ten trzeci typ przelotni, czyli ślimacznica, tak? I proszę Państwa, czasami jak tu się wychodzi z grupą, to brzydko pachnie. Po prostu jakimś padliną jedzie, że czuje, gdzieś pewnie Państwo też będziecie czuli, że na 100% zdech jakiś łoś albo buch. Nie, to nie do końca tak. Tak śmierdzi sromotnik bezstydny. Tu pewno jest droga i teraz z nim nie może być rozmów. Tu mamy cytat ze Stalina. Po drugiej stronie jest łatwe zdanie. Ruski pruski wsigda wiewali Suworow. Czyli Rosjanie, Prusy zawsze zwyciężali myśl Suworowa. Tego Suworowa, który zniszczył nasze powstanie kościuszkowskie. A teraz, proszę Państwa, zobaczcie, tu piszę rezerwa 87. I powiem Wam jedną rzecz. Kiedyś tutaj, bo dzisiaj nie ma tak dużo komarów. Może... Wody wypiszę teraz pierwszy statem, bo oni po panowie to jesteście jak nie najmłodszy. Więc jak pani wybierze, dobrze? Dobrze. Chodźcie, ruszamy.